Dzień dobry, to znowu ja, panie i panowie, mamy czwarteczek, nocka, hehe. Już wam mówię, gdzie jedziemy, robaczki, tuńczykowe. Nie ma długiej nocki, dzisiaj od 16:25 do 1:15. A co to my mamy? Gdzie to podążamy? 17:25. Jedziemy sobie do Bladel. Firma Drakenrein, coś tam. Byliśmy tam. Tam będziemy musieli na... jak dojedziemy, bo to w takiej małej miejscowości, pojechać sobie na jedno skrzyżowanko, zawrócić, tak żeby ustawić się na lewe lusterko i tam będzie załadunek z windy. Byliśmy tam. Jest parę filmików z tej lokacji. Wąsko, ale damy radę. Później lecimy z tym do depot Son, zrzuteczka, potem pauza. I jedziemy do Eindhoven, do Annie Lamp. Też tam byliśmy. WL to jest chyba Wisselen. Tak, tam będzie poprzepinka naczep, panie i panowie. Tam też się będziemy wyciągać ze skrzyżowania. Trzeba będzie wjechać na skrzyżowanie w lewo i potem cofać ze skrzyżowania do doku. Damy radę. I z tym załadunkiem będziemy ciść do depot Neuenheim. Potem znowu pauza. Od 23.08 do 23.20. O kurwa, to 15 taką sobie ino strzelimy. Nawet nie. Ale dobra, nie interesuje. Później lecimy na puściocha SCB Rotterdam. Haha. I tam robimy załaduneczek. To jest baza od mojego ziomka z grupy motocyklowej Mareczka. Mareczek teraz na Kanarach siedzi. Taka sytuacja. I tam się ładujemy i rozładuneczek mamy tutaj u nas, panie i panowie. Tak to wygląda. A teraz zawijamy się i idziemy sprawdzić naszego starciorka. Czy wszystko jest si? Czy wszystko jest si, kalafo i nienormalny to ma w terenie. Okidoki. Trochę wyżej bym sobie dał, chociaż tutaj tak kurwa automatycznie gówno się przepoziomuje po swojemu. Nie wiem, czemu to tak się robi. Powinno być, jak się zostawi i na pilocie albo w kokpicie nie klikniecie, to nie ma prawa się ruszyć, ale no. Taka sytuacja. Dobra. O, a jaka tam naczepka, patrzcie, jakie drzwi ma. Kurwa, kolejny za karę. No, tutaj widzę, że te odbojniki, nowki sztuki pozakładali. No i bardzo dobrze. Dobra. Co nas interesuje? Pilocik jest? Beleczki są i to dwie. Chwali się. Dobrze. Czyli to mamy. Teraz sobie sprawdzimy windę. Opa. Czy działająca oni jest? Działająca, panie i panowie, także co? Fura sprawdzona. Jeszcze sobie tylko siodło zobaczymy. Tarara. Jest gitara. Dobra, do wozu, piraci. No to ruszamy, Do celu 60 mamy, będziemy na 17:29, a mamy być na 17:30. Dobra. Światełka włączone, także komu w drogę, temu trampki lecim. Ale powiem wam, nie wiem, dzisiaj jakiś przybity byłem, teraz dopiero do siebie dochodzę. Wróciłem po nocce, skończyłem o 3:10. Położyłem się, wykąpałem się, od razu się położyłem spać. Obudziłem się coś koło w pół do 12:00. Zjadłem, zrobiłem żarcie do pracy. Teraz znowu okres, kurwa, taki, że zaś mnie wzięło na redukcję. Czas najwyższy, bo ryj to kurwa jak arbuz. Nie dość, że zarośnięty, to kurwa dwa podbródki mi się zrobiły. No ale tak jak już ostatnio wspominałem, u mnie to zależy właśnie. Jaki mam etap, kurwa, życiowy. Teraz jest kurwa robienie definicji, panie i panowie. Redukcja.
Redukcja, trzeba zredukować. Ostatnio tak ładnie poszło w grudniu. 4 kilo spadło, a było później jak było. A, bo te święta będą, to na razie nie trenuję. Has tą dietą. Po nowym roku, bo nie ma sensu. Nie? O, będzie wpierdalanie spod kredensu. No i tak zlazło do teraz. Po 50 metrach. I waga finalnie oczywiście taka sama, jaka była przed. Teraz jest... Nie, kilo mam mniej. Wtedy miałem 9... Czekaj, w grudniu miałem na przełomie listopada i grudnia to miałem 97 400, a teraz mam 96 100. Także ten kilogramik z groszem mniej. Dobrze jest! Do połowy kwietnia 4 kilo nam ucieknie, także mnie to cieszy, te 4 kg jak pójdą w dół, no bo wtedy się człowiek inaczej czuje i w kostium motocyklowy, w kombinezon wejdę normalnie, a teraz tak na 50 na 50 wejdę, ale kurwa jak robokop, nie? No, także tniemy. Pierdolisz tu na Gamoniu, tniemy za miesiąc, zaś kurwa przydupisz 4 do przodu. Nie wiem, może tak, może nie. Mam nadzieję, że nie. Gdyż, ponieważ jakobyś potrzebuje no na mustę kurwa 5 kg, miło by było 6. To jest takie te minimum na te 90 kg, żeby wejść, nie? Wtedy ja tak do 90 kg to się najlepiej czuję. Najlepiej czuję. Mogę buta normalnie zawiązać, tararara. Po 800 metrach. A przy 96-7 no to już trzeba na wydechu. No tak. To na kurwa nie po znakach. Demonie, jak tam na czapa zajebiście, fangryl nie poszła. Także wszystko jest si. Dobra, lecimy sobie na pierwszy załaduneczek. 59 km. Sobie w koreczku do świateł, proszę bardzo, opóźnienia 6 minut przez korki, a było tylko troszeczkę, to i tak bardzo ładnie, że tylko 6 minut, skręć w prawo. 800 metrów zostało i jesteśmy. Dobre, ostatnie skrzyżowanko. Tutaj trzeba się troszkę tam wyciągnąć, opa. Przejdzie, zawsze przechodzi. Elegancko, dobra. Mamy to, nasza lokacyjka. To jest tam, gdzie ten biały bus stoi. Tyle, że musimy się tutaj zawrócić, bo żeby wjechać sobie elegancko na lewe lustereczko, już na tam gościu układa. Widzę. Miejsce docelowe znajduje się po prawej stronie. Opa. Teraz to jest skrzyżowanie na wprost. W lewo. Wsteczny i nawijka. No i dobra, obróciliśmy sobie. Parapapa. I teraz co? No, już mi się nie podoba, że tam stoi to niebieskie coś. Bo my będziemy bardzo, bardzo blisko San Francisco tego auta przechodzić. I żeby nie było, że nam będzie przeszkadzał przy cofaniu tutaj. No niedobrze, że on tutaj jest, niedobrze. Kurwa, ludzie nic nie myślą. Wiedzą, że tutaj lufy przyjeżdżają, to się tam pakuje. No ale zobaczymy, jak to będzie. Dobra, stary się bierze za cofanko. Przechodzi. Tu mamy słupek. A tu idzie tak. Będzie dobrze, robaczki. Będzie dobrze. Tutaj tylko jeszcze przeszło. Kurwa. Szofer numer 1. Patrzcie, i nie przyjebałem nic.
Lampę radara. O, elegancki kierowca. Tuńczykowy. No. Dobra, tu na niechwalę dnia przed zachłodem słońca, bo to mówił twój kolega, nim kur rano zapieje, 3 razy zdążysz pizdę zmoczyć. Także taka sytuacja. A patrzcie, nawet stary ma kamerkę działającą. Ta-ra-ra-ra-ra-ra. Dobra, starczy. Leci się załadowywać, wywoływać, kurwa. No i dobra. Pierwsze 8 mamy wrzucone. Niby na liście jest 48, ale to raczej nie jest możliwe, bo tutaj tyle nie ma, także zaraz zobaczymy, czy już 5. Na razie rzucam to, co mają i idziemy się spytać, ile tego jeszcze dla nas tutaj będzie. No i po robocie. Mamy tak, panie i panowie, 15 dużych i jeden mały kontenerek. Opa. Zamykamy. Ładnie stoi. Beleczka, nowka sztuka. Nie ma aż boli. Dobra, tego pilota trochę wyżej. Mamy to. I teraz kieruneczek Son Enbruchel. Piloteczka. Patrz. Jest gitara, tralalala. Można było tą naczepkę już umyć, bo słabo wygląda, powiem wam. No. Bardzo słabo. No, ogólnie jako tako nieuszkodzona. Gdzieś tam jakieś lekkie przeciereczki, tu tam picobello. Tu już jest stara Skoda, widzicie? Jak jest Skoda, musicie zgłaszać. Jak widzicie Skodę i widzicie sticker przyklejony na lepkę, to znaczy, że mechanicy się z tym zapoznali i oznakowali. Pa. No, jeżeli nie ma takiej nalepki, a widzicie coś nowego, dzwonić, zgłaszać, bo potem wam przyklepią, tak? Bo ktoś, kto rozdupi, nie zgłosi. No i jak kolejny kierowca nie zauważy, no to sorry, idzie na jego konto. Dobra, panie i panowie, lecimy. Pasa tu na domoniu, zapnij i lecimy. Ile mamy? 36 km, 4 minutki jesteśmy spóźnieni. O, powietrze musi doplumpać. Dobrze, siadło. No to łogiń, światełka włączone. To uciekamy. Kieruneczek, nic tam nie jedzie. Z prawej? Nic. Możemy zakręcowywać. Opa. Dobrze jest. Dobra. Dzisiaj nocka, powiem wam, zajebista. Fajne adresy. Mało tego, także... Ino się cieszyć. Ten tydzień 41 godzin niecałe. Przyszły tydzień dniówkowy. To samo, też 40 niecałe, chyba 40,5 godziny mamy. Także widzicie, no coś w tym jest, że sadzą mniej godzin. Widocznie coś w tym musi być, że jest mniej roboty. Aczkolwiek podkreślam, że ja pisałem, że od nowego roku chcę mieć po 9, czyli 9 minus pauza to z 8. I wtedy by się zgadzało. Jak dla mnie jest gitara te 40, 41 do 45 jest okej. Dobra, tutaj gościu stary ma pierwszeństwo, także uważaj, bo z dupy wylotowa na Opole. I po leciutku sobie dolatujemy. Zjechaliśmy sobie z autostrady, panie i panowie. 2 rondyjka strzelimy. I zaraz meldowanko. O, na tym rondzie to nie ma szans, żeby nie wjechać na krawężnik. Pstryk. Chyba że macie ośkę skrętną, no to wtedy by to jako tak było. Panie i panowie, u mojej pracowały 3 Ukrainki, już o tym mówiłem, nie?
że jedna w ciągu miesiąca pracy trzy razy na chorobowym zdążyła być. No. Druga jako tako jeszcze pracowała, ale też tam chuja wielkiego umiała. Miały znać polski, w ogóle nie znały, jak składały CV do tego, nie? Na firmę. Także kłamią, nie robią. I jak powiedzieli, bo tamta, co tak cały czas sobie chorowała przez ten miesiąc, no to była akurat znowu na chorobowym i ta druga, tej drugiej powiedzieli, że no ostatni tydzień robią i mogą już nie przychodzić do roboty, nie? No to tak jak to usłyszała, tak się zawinęła, już nawet nie dokończyła dnia pracy, tylko z uśmiechem na twarzy poszła w piździec. No. Trzecia pracowała sobie tylko 3 dni w tygodniu, bo za ciężka praca. Nie, chuja, sorry, dwa. Dwa dni w tygodniu chyba. Dwa, bo czy dwa. Kurwa, żebym teraz nie spalił. No nieistotne, dwa albo trzy dni. Jakoś takoś. Bo za ciężka praca. Porobiła sobie tak miesiąc. I już nie pracuje, bo plecy jej siadły. Ja wam powiem, te ukurwinki tu w Holandii, to jest szczyt bezczelności, jak oni się zachowują, nie? Oni przyszli do roboty tutaj, chyba tylko dlatego, że im może kazali, bo siedzieli sobie tam rok, czy ile brali socjale, no ale to jest do czasu. Pewnie kazali iść do roboty, ale słuchajcie, oni też nie są głupi, bo oni są też instruowani przez innych Ukraińców, którzy się tam tym wszystkim zajmują, co mają robić, jak mają robić, żeby porobić i się nie narobić i żeby im nie przedłużyli umowy, żeby znowu mogli sobie iść tam na jakieś tam dodatki socjalne i inne tam uwewleje, powiedzmy. No, taka sytuacja, także powiem wam, babka porobiła 3 tygodnie, miesiąc czasu teraz, i 3 dni to było, czy tam 2 za dużo i jej plecy siadły, bo za ciężka praca, kurwa, kroić kapustę czy marchewkę i to maszynowo, no kurwa, jaka ciężka praca, no czasem też nożykiem, wiadomo, nie? No ale to jest ciężka praca, ciężka to jest na budowie zapierdalanie albo transport płyt gipsowych na 7 piętro, kurwa, jak nie ma windy, no, to jest ciężka praca, a nie kurwa krojenie kapusty nożem, kurwa, ciężka praca, bezczelne skurwysyny, no. A tu jest ten problem, że jest taki problem, że tutaj zgłaszacie chorobowe, jestem chory i chuj, i nie musicie mieć żadnego papieru od lekarza, nie? W Polsce to by to kurwa nie przeszło, bo najpierw się idzie do lekarza, a później kurwa, jak lekarz powie, że jesteś chory, to jesteś chory. Dobra, panie i panowie, są my. Meldowanko i zobaczymy, który doczek. No i wiemy wszystko, doczek 8 bądź 9. Przystępujemy do ataku, opa. No i dobra, mamy. Pod dziewiąteczkę się podstawiamy, zrzucamy i na przepineczkę podążamy. Hehehe. Taka sytuacja. No, puść. Mamy to. Mamy to, panie i panowie. Tararara. Opa. Ciepaj tu na byli słychać. Gamonio. Raz. Siedzi. Dobra, lecimy. No i nie ma nikogo do pomocy. Stary musi sam zrzucać. Ale pójdzie na momencie. Dobra, odstawiamy swojego starcioka na chwilę i idziemy po kawusie. Panie i panowie, czas najwyższy. No. Ukurwinki. No i mamy to. Kawusia siedzi. Wszystko pozamykane. Lecimy. A tu Michałek przyjechał, za nami stoi. A, na rozładuneczek. Tam o. 808. Stary go uczył. Mój uczeń. Bardzo dobry kierowca. Powiem wam, na momencie się no umiał cofać. Kurwa, ja do tej pory tak. Już lepiej. No ale. No niektórzy mają to, że kurwa załapią na momencie.
a niektórzy jak Tunuś, że potrzeba im trochę więcej czasu. Rzekłbym nawet, że za dużo, no ale praktyka czyni mistrzem, jak to się mówi. Byle nie wpaść w narcyzm i w rutynę, bo wtedy są szkody. O, odnośnie tamtych samochodziki, wszystko mają o kolejny rok przedłużone, że nie muszą przerejestrowywać, nie muszą opłacać podatku drogowego, mówię, mogą sobie czołgiem tutaj T90 jeździć i nie zapłacą nic za podatek drogowy. Mieli do marca tego roku, teraz im przedłużyli do kwietnia przyszłego roku, może sobie jeździć ciężkim dieslem, za którego ty, ja, w ogóle my musimy zapłacić gdzieś 500 euro kwartalnie za sam podatek drogowy, to ich to nie dotyczy, wyjebane, mają dodatki, wszystko, bo to wojenni, kurwa. 1 na 10 to jest emigrant wojenny, a reszta to kurwa w chuj ograjcy, co wyczyły kasę i tu przyjechały. Taka prawda jest. Nikt tego nie weryfikuje, kurwa. U mojej matki też małżeństwo. Oczywiście, że roszczeniowi o wszystko, kurwa, byli roszczeniowi. Ja już powiedziałem w którymś filmie, że matce powiedziałem, że jeszcze raz gość się do ciebie tak odezwie, to kurwa ja tam wpadam i... No i gość będzie miał kurwa kuku. Spadnie z rowerka, wpadnie do rowu i będzie miał wyjebane zęby. No, no to słuchajcie, tak to weryfikują te, tych upadlińców, że baba brała w Polsce dodatki, bo tam ma dzieci, dodatki w Polsce jako kurwa uciekinier wojenny, tak? Czy on się tam nazywa? I w Holandii to samo! No i to nie są kurwa żarty. Co miesiąc jeździła do Polski. Jakby wiedział gdzie i komu, to bym tą szmaciurę jedną z drugą podjebał na żywca. Kurwa, podpierdoliłbym. Tak bym zrobił. I chuj mi obchodzi, żeby potem mówili, kurwa, tu nas się rozpruł. Wyjebane jaja. Takich to tylko w ten sposób. Co zrobić innego, kurwa? Tam bierze, tu bierze i robić jeszcze nie chce. No. Nie w tą stronę to idzie, kurwa, wszystko. Jak ja bym, kurwa, rządził, to by tak nie było. O, popatrzcie sobie na Szwajcarię. Tam nie ma, że on przyjedzie, kurwa, autem za 200 koła euro. Bo tu się pierdoli, a bo już, kurwa, te samochody się przypierdalacie, że oni takimi furami jeżdżą, a co miał zostawić? Nie, no oczywiście, że miał wziąć, tylko to powinno być, kurwa, inaczej rozwiązane. Nie, że tutaj przyjeżdża furą za 200 koła euro, bo akurat go było stać. W chuj pieniędzy napchane i jeszcze ze wszystkiego bierze, kurwa, zasiłki, dotacje i tak dalej. Nie! W Szwajcarii tak nie ma. Przyjeżdża taki Johnny taką furą jako emigrant, to w pierwszej kolejności on nic nie dostanie w tym momencie. Półki ma, kurwa, swoje. Ma furę za 200 koła euro, ma ją, kurwa, sprzedać. Bo jak ma furę za 200 euro, koła, to stać go, żeby się utrzymać. I tak podchodzą rozsądnie z Szwajcarzy. I jak, kurwa, pozbędzie się tego, co ma, wtedy ewentualnie coś dostanie. Ale półki ma swoje, to taki chuj jak Batorego komin. A widzicie, w Unii Europejskiej, kurwa, tutaj to jest... może se Maybachem, kurwa, przyjechać i będzie dostawał wszystko i nie będzie musiał robić. No. A ty, ja, my, jak nie zapłacicie, kurwa, czynszu, to was wypierdolą. No, taka sytuacja. To jest, kurwa, niesprawiedliwe, nie? Tak samo jak te w Polsce wszystkie świadczenia dla nich 800 plus, kurwa, wyprawka dla dzieci, to wszystko dla nierobów. Ja rozumiem dla tych, co pracują. Przyjechał, płaci podatki. No to dobra, to niech dostanie, tak? No bo płaci. Ale nie te, kurwa, wszystkie w chuj ograjce upadlińskie, co poprzyjeżdżały tylko za pieniędzmi, kurwa. Siedzieć w domu, nic nie robić, bo robota śmierdzi, ale kasę, kurwa, brać. To stąd wyrwać, 800 wyrwać, 500 wyrwać, 300 wyrwać. I nie. Takich to do Zaleńskiego. Bierz ty to bydło
i do okopów. Potrzeba ci pół miliona ludzi, no to już. Z Polski, Niemiec, Holandii, Belgii, Francji. Wypierdalać z tym. Zostawić tych, co pracują, a tych wszystkich, kurwa, pasożytów wypierdalać. Wypierdalać z nimi do okopów. I super. Dojechaliśmy sobie, prawie dojechaliśmy. Do celu mamy 1,4 km. No tu jest akurat błąd, bo tutaj jak skręcimy, to jest 700 metrów. Ale tam nie wiem, jak jest z wzięciem sobie pauzy, a znalazłem tutaj nieopodal taka dzielnica przemysłowa. Kawałek placu, no to sobie staniemy, gdyż, ponieważ jakobyś dopiero załadunek mamy 20.45, a jest 19.13. Także panie i panowie, kręcim pauzunię przed załadunkową. Pierwsza minuta leci. No i dobra, dobra, zupa z bobra. 48 minut zleciało. Odpalamy dzika i lecimy, panie i panowie. Leci, panie i panowie. Opa, ale coś tam jedzie, coś tam jedzie, nie? Dobra, nie jedzie. Dobrze, my możemy. Dobra. Znajdzie nam nową drogę tutaj. Tam było 1,4, a teraz jest 600. No i elegancko. Pach, 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 pach. I zaramy są. I zaramy są. Ta, gdzie to było? To mi pokazuje jeszcze dalej 300 metrów. Nie, to nie było tu. To będzie gdzieś skrzyżowanie. Będę musiał się ze skrzyżowania wyciągać. Po 200 metrach miejsce docelowe znajduje się po prawej stronie. Tak, to jest tu. Mamy to, to jest tam. Musimy się wyciągnąć tu i dupką sobie elegancko tam wjechać. Tyle, że problem jest taki, że trzeba będzie chyba gdzieś naczepę zostawić, bo kurwa nie ma miejsca, żeby zrzucić swoją. Dobra, tutaj stary sobie chwilowo zaparkuję. I tak jestem 15 minut przed czasem, to może ktoś nam odjedzie. Może ktoś nam odjedzie, robaczki, a ja idę na obcinkę. Opa, opa. No i dobra. Dobra zupa z bobra. Jeszcze lepsza zupa z wieprza, panie i panowie. Starcio elegancko stoi. Nikt nie zajebie, także idziemy zobaczyć. Byłem, pytałem. Tak, jestem troszeczkę przed czasem, ale kolega Polak powiedział, że spoko, spoko, zaraz kogoś tam wypuści, bo są dwie ciężarówki, stoją na dwóch dokach. Mówi, zaraz kogoś zamkniemy, to sobie wjedziesz. Jeszcze mi mówi, też chwilę zostało, żeby cię doładować, bo lufa nie jest full, także no dobra, te 15-20 minut stary postoi, nic się nie stanie. Dobra, panie i panowie, do wozu, nie marzniemy. No i elegancko są my, panie i panowie, zadokowani. I teraz walimy przepineczkę. Tararara. Opa. I jak leci. Które poplątamy. Ale damy zaraz radę. Opa, opa, opa. ABS-ik. I gitara. I pięknie, pięknie, kabeleczki sobie rozplątałem. No to co? Lecimy z kopytami. Zrzucamy to i zrzucamy po nową naczepkę. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. No i dobra, po robotaju. Wyjdziemy sobie z firmy, bo chcą tam bramę zamknąć i tak dalej. I my się też musimy zamknąć, bo mamy wrota otwarte. Panie i panowie, 30 dużych koszy transportujemy. Także teraz elegancko tutaj. Opa, opa. I lecimy zamykać wrota. Mamy to, mamy to. Tutaj też ktoś jeszcze działa. Taka sytuacja.
jest dobrze. Ale słuchajcie, myśmy tutaj przyjechali de facto pół godziny przed czasem. Panie i panowie, stary się jedną, miał wziąć półtora godziny pauzy, sobie kręciłem 4-5 i zamiast na za 15:09 przyjechałem tutaj 8:15. Ogólnie to było chyba 6 po. Taka sytuacja, dobra. Mój błąd, ale dokręciłem sobie jeszcze tak, żeby nie było. I co? I lecimy. I lecimy, robaczki. W teren. Kieruneczek. I uciekamy na depot Neuenheim. Podążamy semi. Gdzie ma być? Kurwa. Auto, a nie tam semi. No, tak się zrobiłem. Kurwa, mówię, podjadę. Coś mi się udupiło, że 15 po. Podjechałem, to było 6 po, 3, 5 po. A potem w papiery patrzę, kurwa, ja mam na za 15 dopiero. Bywa, bywa. Dobra, ile przed nami? 71 km. Ogień w tłoki. I do przodu. No, ale mówię, ten tydzień nocek fajny, króciutkie nocki. Dniówki mam, już sprawdzałem, 41 godzin niecałe. Też poniedziałek będę zaczynał bodajże 4 z hakiem do 12:30. No i elegancko, i takie dniówki to tuńczyki lubią najbardziej. Także cały tydzień taki 40, to chyba niecały jeden tam mam na dniówkach. Także no, widocznie coś musi być, że jest mniej roboty, ale mówię, ja tak chciałem, może dlatego, a może dlatego, że jest mało pracy, nie wiem, nie wiem. Inni chłopa, inni koledzy też tam narzekają, że mało godzin, no. Ja powiem tak, ja po 60-70 godzin już się napracowałem, dziękuję. Teraz te tyle, co powinno być, 4 dychy i mi to osobiście leży. Życie jest ino jedno. Pracujemy, żeby żyć, a nie żyjemy, żeby pracować, panie i panowie. Kurwa, miliarderami nie zostaniecie, nie robiąc u kogoś. Także czy zrobicie 45 czy 60 godzin, czy tam 40, i tak się, kurczak pieczony, nie wzbogacicie, a szkoda ruchu własnego zdrowia, czasu, który możecie spędzić z rodziną, albo przeznaczyć go na swoje hobby, albo hobby po to, żeby się dobrze móc napierdolić i nie mieć problemu, że kurwa za 7 godzin idziecie do pracy. No tak, jak to woli, panie i panowie. Lecim, lecim. I dolatujemy sobie w Neuenheim. Jesteśmy, panie i panowie. Do celu zostało z jakiś kilometr teraz. Także tutaj walim zrzuteczkę. Opa! Neuenheim, proszę bardzo, elegancko. Po lewej stronie tam dalej jest SKP Neuenheim, tam gdzie ostatnio byliśmy, co stary plomby zapomniał z Dębosz, pojechał bez plomby, ale obyło się bez problemów, także spoko, spoko. Bo ja się już rozłączyłem po tym, tak? Już żeście ze mną nie dolecieli chyba, tak? Czy jak? No, nie wiem już, nie pamiętam, co ja tam za kocopoły sadziłem. W bądź razie obyło się bez problemów i co? I gitara. A co, żebym odjebał? Bo z tego Neuenheim miałem lecieć do Utrechtu, nie? Miałem null briefa, miałem lecieć do Utrechtu później na załaduneczek. A mi się coś ujebało i ja w nawigacji klikłem depot Den Bosch w drugą stronę. I z moją na linii siedzę, gadam, wiecie co, jest 5 tutaj i ten. Nie patrzałem, kojeść, tam. I mi się ujebało coś, kurwa. I stary pojechał na bazę. A stąd to miałem chyba, kurwa, ile? 17 km, czy jakoś takoś do tego Utrechtu. Jakoś takoś, no. To ja, kurwa, dojechałem do Den Bosch, to se policzcie, z Den Bosch do Utrechtu ile jest, no. Kurwa, tak stary odwalił numer wieczoru. Dobra, panie i panowie, są my tam, podjeżdżamy się meldować pod dziewiąteczkę, panie i panowie.
czyli tutaj koło Volviego. Dobrze jest. Podstawiamy się, zrzucamy i do Rotterdamu podążamy. Opa, jaki ja już stary jestem. Ale od czczała wjechałem. Pięknie, pięknie, że aż mięknie. Nie ma źle. Myślę, że 10 minut i będzie po robocie. Jak to wygląda? I stoi, nawet się nie obaliło. Taka sytuacja. Mamy to, panie i panowie, mamy to. No i po robocie, robaczki. Ha, ha, ha. Z 10 minut, jak nic. Teraz kierunek na Starciok. Elegancki. Opa, opa. I co? Zamykamy się. I kierunek Rotterdam. Do Mareczka. Do Mareczka nowości. Dobra. Tu na Gamoniu. Gdzie ta stacyjka jest? Opa, opa, D. Ciach, 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 od doku, szybciutko. Starczy. Teraz miło by było jeszcze komputer pokładowy sobie zamknąć. Aha. Ile my tego mieli? 30, tak? 30, pech, pech, pach. No i elegancko. Jeszcze co? Jeszcze papiery. Też. Godzinka 22.09. 22.09, zrzuteczka. No. Czyli jesteśmy 8 minut przed planowanym czasem. Opa, 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 opa. Dobrze. Opa. Trzeba nowy tekst wymyślić. Bo ten to już jest za długo używany. Tylko jest. Jest. Dobra. Mamy to. Siema. Tu na moto. Żaden z nas nie jest ciotą. Lecimy dalej, lecimy dalej. No i dobra. Opuszczamy lokacyjkę. Drzwi mnie proszę otworzyć, proszę mi. Dziękuję. Heniek, jesteś zajebisty kumpel. O. Próbuję się do starej dodzwonić, ale nie odbiera. Może być, że już poszła nyny. Taka sytuacja. Mamy 22.12. A Madzia do roboty wstaje o godzinie w pół do piątej. Także może tak być, że stary się spóźnił. No, tak czy siak, my lecimy dalej, bo jeszcze mamy jedno bombardowanie, jedna misja przed nami bojowa w Rotterdamie. Tak, za II wojny światowej Hitler zbombardował Rotterdam elegancko i to już po kapitulacji, kurwa. Holandia ogłosiła kapitulację, a ten jeszcze im pierdolnął Rotterdam. Zrównał. A co? Kurwa. A kto wujkowi Adolfowi by zabronił wtedy? No, kto? Kurwa. Nie ma. Nie było takich kurwa kotów. No, chuj. To kapitulacja. A chuj to jeszcze. Już nie będę bombowców odwoływał. Już chuj niech se lecą. Ha, ha, ha. I poszły konie po betonie, kurwa. Dobra, panie i panowie. 57 km. Do Rotterdamu mamy. I są my w Rotterdamie. Stary się jebnął, bo się zapatrzył. I musi objeżdżać. A byli my blisko, blisko San Francisco. Taka sytuacja. Ebria. Było wąsko przed chwilką. Już nie chciałem pajacować z kamerą, panie i panowie, bo no. W tych rejonach to jeszcze tu nie jeździłem. O, tam się coś podnosi, pociąg przejechał, dobrze.
Już niedaleko Tunuś jest, 2,2 km. A już by my tam byli. Tyle, że się jebłem i przeskoczyłem jedno skrzyżowanie i taka sytuacja. Rotterdam. Rotterdam nocą związany był, jest i będzie z przemocą. Tak to niestety jest. Strasznie trzeba uważać wieczorami. Po tym Rotterdamie lepiej w niektóre miejsca nie wchodzić, tak wam powiem. No. Lepiej nie wchodzić. Dobra. Już prawie 2 km. No i dobra, już stary wie gdzie jest. Dobrze. Ten wieczny wiadukt, czy co to jest? To nie jest wiadukt, to jest. Co to jest? Kurwa, wiadukt jakiś. Milion remontów. Kurwa, milion lat remontów. Panie i panowie. Wąsko tutaj, wąziutko. Patrzcie. Hardkorowo. Dobra. Po 300 metrach skręć w prawo. Po 300 metrach skręć w lewo. Skręć w prawo. Skręć w prawo, tu na Gamoniu. Zaś przed dupi skrzyżowanie, które i trzeba będzie nawijać i się modlić, jak się w dupi gdzieś w osiedla. Skręć w prawo, no. Następnie skręć w lewo. A już my są. Już my są. Tararara. Opa! I zakręcowywujemy. Elegancko naczepka idzie. Są my, panie i panowie. Po 100 metrach, po lewej lewo, stronie. Następnie miejsce docelowe znajduje się po prawej stronie. Den Bosch, także. Puh, wróć, lewo, Rotterdam. Następnie miejsce docelowe znajduje się po prawej stronie. I tutaj leci ostatni załaduneczek do nas na bazę. Wolne, nie ma rowerzystów, nie ma. I koniec. Cieszy mnie to bardzo. Dobra. O! Tam na dole, my lecimy do góry, tam jest katastrofa dla lufy. W ogóle nie jest przystosowane do nas, pod Bogiem. Tam coś rozjebać, to jest 3 sekundy. Oj, raz, dwa, trzy i macie rozjebaną furę. Także trzeba uważać. Dobra, stary tu podjeżdża, melduje się, załadunek i zrzuteczka. Także panie i panowie, ja kończę i widzimy się w kolejnym materiale. Na razie.